przydatny gaz, na przykład wodór. Do tego dochodzi hałas i uciążliwość związana z transportem. No to przecież kilkanaście samochodów ciężkich dziennie będzie musiało dostarczyć ten wsad do pieca. No, zdajemy sobie sprawę, że będzie to dosyć uciążliwe. Istnieje również zagrożenie tutaj dla strażaków, informacja, na pewno wiedzą o tym, istnieje również zagrożenie samozapłonem, co jest wyjątkowo niebezpieczne, kiedy sąsiadujemy z lasem, a tam przecież jest w okolicy las. Grozi to niekontrolowanym pożarem, bezpośrednim zagrożeniem. Ulica Pogorska to nie jest miejsce na spalarnię odpadów komunalnych. Mamy tu lasy, działki rekreacyjne, osiedla mieszkaniowe, przychodnie, szkoły. Spalarnia zniszczy ten ekosystem poprzez substancje przedostające się do komina, do atmosfery w promieniu co najmniej 20 km. Wszystko w okolicy zostanie skażone, zwłaszcza z wyjątkowo niebezpiecznymi substancjami. Cokolwiek posadzimy w glebie, zostanie przesiąknięte toksycznymi substancjami. Nie tylko będziemy je wdychać, ale również będziemy je spożywać. Zagrożenie chorobami ze strony układu oddechowego, krążeniowego, odpornościowego, neuropatie, choroby wątroby, nowotwory, astma, rak, alergie, zaburzenia płodności, poronienia, przedwczesny poród, wady rozwojowe. To tylko nieliczne potencjalne zagrożenia dla naszego zdrowia. Nasze nieruchomości i grunty, wszystko na co pracowaliśmy, drastycznie spadnie na wartości. Nikt nie kupi od nas ziemi, mając bezpośredniej okolicy spalarnię odpadów. Nikt nie zrekompensuje nam straty, odszkodowania. Proszę Państwa, to są, wyciągłem tylko kilka uzasadnień, które złożyliśmy podczas podejmowania tej naszej uchwały sprzeciwu. No nie wiem, na ile to wpłynęło na proces budowy tej spalarni, proces załatwiania formalności. W tej chwili jest praca nad studium i poproszono o uwagi. Ja pozwoliłem sobie takie uwagi tutaj po rozmowach, po konsultacjach przedstawić, również z Radą Sołecką to konsultowaliśmy i przedstawię to w formie uchwały, ale zanim to przedstawię, to prosiłbym, jeżeli macie Państwo jakieś tutaj pytania odnośnie tej spalarni, która może powstać, no to proszę, tylko krótkie pytania, krótkie jakieś wymowy, potem ewentualnie Pan Burmistrz coś powie i przedstawię Państwu projekt uchwały, którą przegłosujemy. Chciałbym, żeby nasze zebranie właśnie dzisiaj taki projekt wydało, no bo niestety musimy zaprotestować przeciwko temu, żeby ta spalarnia w naszej tutaj bezpośredniej, w naszym bezpośrednim sąsiedztwie nie powstała. Czy ktoś z Państwa chciałby coś w tej sprawie? Ale bardzo krótko, proszę. Panie burmistrzu, nie ma alternatywy dla spalarni. Musi być spalarnia. Nie można innych zakładów wybudować zamiast tego. Spalarnia to jest przeżytek technologiczny, od którego Europa odchodzi. My chcemy tutaj żyć w czystym środowisku, z czystym miejscem i żeby ta ziemia nasza nie traciła na wartości. Ja tutaj mówię w imieniu zarówno mieszkańców tutaj Pogorzyc, jak i Ruszowic, Balina i tak dalej, ponieważ te spalarnie są ze sobą połączone. To nie jest tak, że po prostu nie będzie spalarni tutaj, to nie powstanie tam. To wszystko połączone, mało tego, my będziemy mieć spalarnię, która praktycznie będzie konkurowała ze spalarnią, jeżeli powstanie w Syntosie, w Oświęcimiu, albo jeżeli Kraków zostanie rozbudowany. Ewentualnie Olkusz jeszcze chce spalarnię. Pytanie, skąd weźmiemy tyle śmieci, skoro nie ma takiej nawet mocy przerobowej. Będziemy sprowadzać śmieci z innych miast? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan jeszcze? Proszę tam podać mikrofon. Andrzej z tej strony. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale spalarnie generują bardzo duże koszty. Tego typu spalarnie i to jednak te koszty będą przerzucone na mieszkańców prędzej czy później na przestrzeni czasu. Oprócz takich środowiskowych tematów, to też jest bardzo ważne, że jednak odczujemy to po portfelach, ponieważ kaloryczność w Polsce
odpadów na gospodarstwo domowe jest bardzo niska i chcący spalać te odpady, trzeba dopalać je olejem jakimś tam przetworzonym i tak dalej, i tak dalej. Więc z automatu utrzymanie takiej spalarni jest bardzo drogie. Na tym oczywiście zyska tylko i wyłącznie Veolia i prawdopodobnie gmina Krzanów, w sensie podatków, ale to z tymi podatkami to wiemy, jak jest wszyscy, więc nie jest to dla nas na pewno opłacalne, a już na pewno nieekologiczne. Mam nadzieję, że ekolodzy się będą przypinali do drzew, tak jak to nieraz bywa, ale kto im za to zapłaci? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Ja mogę. Bardzo proszę. To nie jest pytanie, to jest sprzeciw. Kategorycznie sprzeciwiam się temu, żeby taka spalarnia powstała. Jeżeli doprowadzicie do tego, że coś takiego powstanie, będziecie mieli krew na rękach. Coś takiego nie może powstać i koniec, kropka. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dosadny głos. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Widzę, że chyba jesteśmy zgodni wszyscy, że nie chcemy tego. Czy Pan Burmistrz coś chciał powiedzieć w tej kwestii? Bardzo proszę. Tylko też tak nie za długo. Drodzy Państwo, no jak i Pan tak sołtys, od razu w takich tematach, gdy ludzie mówią, że mam trzy zdania do powiedzenia, to nie da się. Nie, no nie przesadzajmy. Drodzy Państwo, to po pierwsze, studium, nad którym pracujemy, ono w żaden sposób nie mówi o spalarni na ulicy Pogorskiej. To żeby było jasne. W tym studium jest zapis dotyczący funkcjonującej w Krzanowie spalarni, bo z tego miejsca do elektrociepłowni na Pogorskiej mamy dokładnie w linii prostej 2,8 km. Jakbyście Państwo cyrkiel czy tą linijkę skierowali troszeczkę w lewo, to dojdziecie do istniejącej spalarni w Krzanowie, kilometr dalej, 3,8 km stąd, funkcjonuje spalarnia odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych, od 2014 roku. Ktoś z Państwa o tym wie? Wiecie o tym? Ja wiem. Od 2014 roku firma Remondis, wcześniej tam był inny, właściwie on się zmienił, spala odpady medyczne, wszystkie odpady ze szpitali oraz odpady zwierzęce z spalarni na ulicy Powstańców Styczniowych. Zaraz za Chechłem. Może Państwo o tym nie słyszeli, bo decyzja środowiskowa wtedy była wydana w 2 miesiące dla tej inwestycji. Inwestor złożył wniosek w lipcu, a burmistrz Kosowski we wrześniu wydał decyzję środowiskową, umożliwiając realizację inwestycji. Wróćmy teraz do dzisiejszych czasów. W 2021 roku spółka Veolia, która jest właścicielem elektrociepłowni w Krzanowie, wystąpiła do burmistrza miasta Krzanowa o wydanie decyzji środowiskowej dla lokalizacji instalacji termicznego spalania RDF-u, nie odpadów komunalnych, bo chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że spalanie odpadów komunalnych to przeżytek. Dzisiaj trzeba odpady segregować, trzeba odpady odzyskiwać, a dopiero to, co zostanie po recyklingu i nie nadaje się do zakopania w ziemi, to jest około 10% wszystkich odpadów komunalnych, które produkujemy, to jest tak zwany RDF czy pre-RDF, to jest odpad wysokokaloryczny, który jest zakazany, jeśli nie można go zakopywać w ziemi, bo on po prostu się łatwo pali. Były takie pożary na składowiskach i od tego momentu zakazano składowania RDF-u, jego trzeba spalać. Na dzisiaj ten RDF spalany jest na przykład w cementowniach albo w spalarniach RDF-u, które funkcjonują w różnych częściach Europy. W Europie tych spalarni jest 500, na dzisiaj w ogóle spalarni. I teraz, drodzy Państwo, Veolia złożyła ten wniosek w 2021 roku. Ja prowadziłem postępowanie, bo tutaj występuję jako urzędnik, nieważne kto pełniłby tą rolę, każdy musiałby to postępowanie środowiskowe prowadzić. Ale do tego postępowania środowiskowego dopuściłem stronę społeczną, Towarzystwo na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu, plus jeszcze jedną organizację, zrobiłem dwa wyłożenia publiczne, zrobiłem debatę, której w ogóle prawo nie wymaga, ale ekstra debatę dla mieszkańców, żeby mieszkańcy poznali problem, żeby mogli zadać pytania ekspertom. Zaprosiliśmy pana profesora Pająka z AGH, rozmawialiśmy na sali w Sokole, żeby poznać problem dotyczący spalania, bo tutaj jest mnóstwo, wiecie, takich mitów wokół tego, tak jak wokół technologii 5G, straszy się ludzi i tak dalej, różnymi rzeczami. Więc chcieliśmy o tym porozmawiać, żeby to było transparentny proces. Decyzję środowiskową wydawałem 21 miesięcy. Macie Państwo porównanie do procesu, który był decyzją środowiskową dla istniejącej spalarni odpadów niebezpiecznych, podkreślam, tak jak mówi nazwa instalacji,
medycznych, w tym zwierzęcych i zwierzęcych. I teraz, Szanowni Państwo, tą decyzję środowiskową wydałem w marcu 2023 roku i od tego momentu cisza. Ja nie wiem, co Veolia zrobi. W tej decyzji środowiskowej raz, że, bo w decyzji środowiskowej określa się, jakie parametry techniczne, czy też jakie warunki musi ta instalacja spełniać, żeby w ogóle można było ją brać pod uwagę. To nie jest projekt budowlany, czy jakaś inna dokumentacja techniczna. To są warunki środowiskowe i to jest obowiązek burmistrza takie postępowanie prowadzić. I teraz w tej decyzji jest jeszcze jeden zapis, że jeśli Veolia będzie dalej się decydować, żeby iść w tym kierunku, czyli będzie tworzyła projekt techniczny budowy takiej instalacji, to na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę będzie musiała jeszcze raz przejść postępowanie środowiskowe w gminie. Bo my dzisiaj, ja też powiedziałem Veoli, ok, ale ja do końca nie wiem, w jakiej technologii wy to chcecie spalać. Ja do końca nie jestem w stanie określić warunków, bo nie znam tej technologii, tam były różne warianty. Więc nałożyłem obowiązek, który nie jest prosty dla inwestora, i jeszcze raz będzie musiała ta inwestycja przejść postępowanie środowiskowe na etapie pozwolenia na budowę. Zabezpieczyłem nas, jak tylko mogłem, drodzy Państwo, przez te 21 miesięcy prowadzenia postępowania i to jest różnica jakości, jaką Państwu pokazuję między tym, co jest dzisiaj, a tym, co było kiedyś. Zresztą spalarnia odpadów medycznych ma się bardzo dobrze. COVID to w ogóle były żniwa dla tego typu instytucji. Wiecie, ile się gromadziło odpadów w szpitalach, ile się dalej gromadzi. I ona funkcjonuje cały czas. Czy ktoś z Państwa, powiem szczerze, jestem burmistrzem 5,5 roku, nigdy nikt nie skarżył się na działanie tej instalacji przy ulicy Powstańców Styczniowych, a ona jest tylko kilometr dalej od Pogorskiej. Ale my rozmawiamy, panie burmistrzu, o Pogorskiej, więc proszę mnie zabierać tam, nie dogadywać. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, proszę podnieść rękę. Panie burmistrzu, proszę się tylko do spalarki na Pogorskiej. I teraz, jeśli chodzi o Pogorską, to właściwie koniec. Powiedziałem Państwu wszystko, na jakim to jest etapie. Nic więcej się nie dzieje wokół tego. Natomiast teraz trwa procedowanie studium. I teraz, drodzy Państwo, każdy z Was może zgłosić swoje uwagi. Jak już otwarliśmy procedurę studium, to każdy z Was może uwagę zgłosić do każdej części gminy. Jeśli Państwo uważacie, że nie chcecie tego typu instalacji przy ulicy Pogorskiej, możecie zgłosić taką uwagę do studium, które będziemy procedować wspólnie z Radą Miejską, bo to ostatecznie Rada będzie studium uchwalać, w którym może być wpisany taki zakaz. Możecie to zrobić, macie do tego prawo. Natomiast chcę się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, bo tutaj akurat tutaj kolega z Łuszewic pytał o spalarnię, bo co gmina robi w kierunku takiej instalacji, to chcę, żeby było jasne. My jako gmina, wszyscy tutaj radni, pan radny Filipczak, pan radny Brożek, który jest na korytarzu, wszyscy zagłosowaliśmy zgodnie za planem zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Balina Ruszowic, gdzie koło zakładów górniczych Trzebionka wskazaliśmy działkę, gminną działkę, na której może być zlokalizowany zakład termicznego przekształcania odpadów. Mamy działkę gminną i wskazaliśmy dokładnie w planie zagospodarowania, w którym miejscu ona może powstać. Jest to na terenie przy zakładach górniczych Trzebionka i tutaj pan sołtys mówił, że wy jako zebranie reprezentujecie 1000 mieszkańców Pogorzysk. Ja mogę powiedzieć, że my jako cała rada reprezentujemy wszystkich mieszkańców gminy i wszyscy radni, tu nikt nie miał wątpliwości, bo nikt nie był przeciwko. Wskazaliśmy to miejsce, gdzie taka spalarnia może powstać, bo my się tego nie boimy, tej technologii. Bo to nie jest nic strasznego, Szanowni Państwo. My wskazaliśmy miejsce i teraz, żeby było jasne, tym już kończę i na tym poprzestaliśmy. Nie został zrobiony żaden krok przez gminę Chrzanów, ani przez Związek Międzygminny w kierunku tego, aby taka instalacja przez gminę została wybudowana. My po prostu tylko zabezpieczyliśmy teren, jeśli będzie taka kiedykolwiek potrzeba, żeby domknąć system gospodarowania odpadami. Po co? No po to, żeby było taniej. Żeby dla nas było na końcu taniej, żebyśmy nie płacili za śmieci jak za złoto. Więc mamy taką możliwość, mamy taką działkę w planie, ale tyle. Nic się w tej sprawie nie dzieje, to chcę Państwa uspokoić. Są tutaj radni, którzy to mogą potwierdzić. Ja Państwu to publicznie mówię. Poza uchwaleniem planu, w którym wskazaliśmy miejsce jako gmina, wspólnie z wszystkimi radnymi, nic więcej w tej sprawie nie zrobiliśmy. Co zrobi Veolia? Nie wiem. Veolia procedowała decyzję dla swojej działki,
Veolia po prostu chce odejść od spalania węgla, bo tam dzisiaj jest spalarnia, tylko tam się spala węgiel. Tam też dowożą samochody węgiel do tego spalania i oni chcą od tego węgla odejść, bo przez to, że spalamy węgiel, mamy takie drogie opłaty za ciepło. Akurat Państwo nie jesteście od Veoli uzależnieni, ale na osiedlu Młodości, na osiedlu Północ, czy w innych częściach miasta, które są podpięte do ciepła systemowego, koszty ogrzewania dzisiaj ciepłej wody użytkowej i koszty ogrzewania mieszkań to jest blisko 50% rachunków, 50% czynszu. Ja sprawdzałem to przed ostatnim zebraniem na osiedlu Młodości moich rodziców, którzy mieszkają na osiedlu Północ w bloku spółdzielczym, to tam dokładnie koszt ogrzewania ciepłej wody, to jest dwójka starszych ludzi. Koszt ogrzania ciepłej wody użytkowej i koszt zaliczka na ciepło systemowe to jest 46% ich rachunku. Oni za 37-metrowe mieszkanie płacą 824 zł miesięcznie, z czego 400 zł to jest koszt ciepła. Więc my musimy szukać rozwiązania, żeby ceny ciepła nie drożały. A jeśli pozostaniemy przy węglu, to będziemy bardzo słono za to płacić. Więc Veolia szuka rozwiązania, żeby obniżyć te koszty. Co więcej, cena ciepła jest ceną regulowaną, więc przedsiębiorca nie może sobie swobodnie tej ceny kształtować. Jest Urząd Regulacji Energetyki, który tak samo jak stawkę za wodę, stawkę za ciepło, również są cenami regulowanymi. Więc, drodzy Państwo, chcę jakby Państwa uspokoić. Dzisiaj możecie podjąć, ja chętnie taką uchwałę przyjmę, podejmijcie decyzję o sprzeciwie, jeśli chcecie, tylko nie wpisujcie sprzeciwie, bo to jakby studium nie mówi o tym, że tam jakaś spalarnia powstaje, tylko złóżcie wniosek do studium, że na przykład nie chcecie, żeby na terenie elektrociepłowni można było spalać odpady. Taki wniosek do studium, bo to o to chodzi, to nie chodzi o jakiś sprzeciw wobec spalarni, bo nie ma tematu spalarni w studium. Tylko złóżcie wniosek o to, żeby taki wiemy, panie burmistrzu, mamy to przygotowane, dziękuję. Wprowadzić. Bardzo. I kończąc, szanowni Państwo, mówię Państwu tak szczerze, jak jest, czyli my też jako gmina myślimy o tym, jak to zamknąć, a jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć na sam koniec, że dzięki temu, że, bo to nie jest tak, że myśmy sobie wymyślili spalarnię w tamtym miejscu, tam już w 2010 roku, jeszcze mój poprzednik burmistrz Kosowski wprowadził decyzję środowiskową na spalarnię odpadów dla Małopolski Zachodniej. Tam miała być spalarnia dla kilku powiatów z tej części Małopolski na 150 tysięcy ton odpadów komunalnych. My, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, jakby już wprowadziliśmy zakaz do zalokowania tego typu spalarni dla Małopolski Zachodniej. Ona już nigdy nie powstanie w Szanowie, już nie ma zgody naszej. Natomiast ograniczyliśmy ze 150 tysięcy ton do 25, czyli to są już tylko i wyłącznie na nasze potrzeby. Jeśli kiedyś będzie potrzebny taki zakład, to mamy na to rezerwę terenową, ale tylko i wyłącznie na nasze potrzeby. Także tutaj, drodzy Państwo, wiecie już wszystko na ten temat i tyle chyba z mojej strony. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, tak do końca to wszystkiego nie wiemy. Tak tylko dołożę, że te koszty spalania węglem i opalaniem, ogrzewaniem tych mieszkań, no to wiele osób uważa, że to wygląda w ten sposób, że płacimy za odbiór śmieci, następnie te śmieci będą oddane do elektrociepłowni, do spalarni, za które gmina będzie musiała zapłacić i następnie Veolia sprzeda nam ciepło do mieszkań. No nas to akurat nie dotyczy, tylko zobaczcie Państwo, czy razy ludzie w mieście będą za to płacić. Odbiór śmieci poprzez podatki gmina zapłaci za odbiór, a następnie Veolia sprzeda. Pomijam. To tylko takie coś, co dochodzi do uszu i o czym ludzie dyskutują. Wnioski do tego studium. No tutaj mieszkańcy się niepokoją, ponieważ to wszystko wyszło od tego, że Żelatowa wystąpiła o ujawnienie złóż piasku. I to tak brzmiało, ale tam później na tych mapkach ludzi niepokoją takie kwadraciki tereny, oprócz tych złóż piasku, te tereny wokół spalarni, które na dzień dzisiejszy mówią, że tam w tym miejscu mogą powstać takie instalacje. I w związku z tym my tego się boimy i taką tutaj uchwałę mamy przygotowaną i za chwilę Państwu ją przeczytam i to będzie właśnie ten nasz głos w tej sprawie, ale jeżeli ktoś chce jeszcze zabrać głos, to bardzo proszę, wiem, że tutaj Pan Andrzej Filipczak chciał zabrać. Proszę bardzo. I też bardzo proszę krótko, bo zabiorę mikrofon. Dziękuję Państwu.
czas. No tak bardzo krótko to się nie da, ale postaram się w miarę krótko. Nie będę powtarzał tego, co pan już mówił, ale pokażę jakby aspekty i to, jak ja to widzę i w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Jest tutaj Zdzisława z nami, jest tam Tomasz, też może będą chcieli zabrać głos, pewnie tak. Panie burmistrzu, to jest marna pociecha, że powstała spalarnia procedowana przez 2 miesiące, a ta może powstać, jak będziemy procedować 2 lata czy 3. No, 2 lata już procedujemy, to mało zostało. To jest żadna pociecha dla mieszkańców. Tej pana wypowiedzi ja słyszałem, że pan nie jest zachwycony, że powstała ta spalarnia odpadów. To trzeba zrobić wszystko, żeby i ta nie powstała. To, ile będziemy procedować, na ile transparentnie, to są inne sprawy. Liczy się skuteczność i efekt końcowy. Będzie spalarnia, czy nie będzie spalarnia. To się liczy i to jest dla państwa ważne. Pewnie wolelibyście, żeby procedowano bez końca, ale nie będziemy procedować bez końca. To znaczy, powiem inaczej. Ta rada, poprzez ostatnią decyzję pana burmistrza, wydłużeniu procesu składania uwag do studium, które w tej chwili się zmienia, już nie będzie na tym głosować. Bo kadencja tej rady wygaśnie 30 kwietnia, ewentualnie nowy burmistrz i nowa rada będzie wprowadzać kolejne rozwiązania. Ale cały proces administracyjny trwa i on się toczy. Myślę sobie, jak tu państwu powiedzieć, co nam grozi. Bo może to grozić. To tak naprawdę jest tak. Proszę państwa, podejmiecie uchwałę. Bardzo ważne, żeby podjąć tę uchwałę. Mało tego, tak jak pan burmistrz powiedział, należy składać uwagi do studium. Jak się studium otworzy w innej sprawie, to się otwiera go całkiem i można nanosić uwagi w innych sprawach. Otworzyliśmy w innym miejscu studium dotyczących innych spraw, ale dzisiaj mamy możliwość nanosić uwagi do studium. Tylko to nie jest tak, że państwo naniesiecie uwagi i powiecie, że my nie chcemy tam spalarni, bo to nie jest tak, że nie będzie spalarni. Nie. Później zmiany w studium, które wpływają na to, jak będzie wyglądał dokument, który zdecyduje, czy będzie spalarnia, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem jakby wykonawczym do studium, musi być spójny z tym, co będzie spalarnia. I teraz wracamy do studium. Niesiecie państwo uwagi, jak mniej więcej. I to się potem tak odbywa. Siadają radni, dostają projekt uchwały, czytają projekt uchwały, i głosują nad każdą uwagą indywidualną, chyba że jest ileś uwag takich samych, tożsamych, to głosują zbiorców. I na końcu tu będzie decyzja, jak będzie wyglądał miejsce studium uwarunkowań kierunków i rozwoju tego. Żadna z państwa uwag może przez nową radę nie zostać uwzględniona. Mogą zostać uwzględnione i przez to tak, taki kształt będzie miało studium, wszystkie uwagi. Więc my jesteśmy na takim etapie. Ja bym tu tak uczciwie nie uspokajał, że nie będzie spalarni. Nie, jesteśmy na takim etapie procedowania. Co teraz? Jeszcze jedną informację. Opracowujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. My go, panie burmistrzu, bardzo długo pracujemy, 2 lata. Pierwotny plan, który jest dla tego obszaru, nie przewidywał obszarów eolnych. To grupa radnych 11 powiedziała: panie burmistrzu, proszę rozpocząć procedowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem terenów eolii. Bo jeżeli jest jakiś obszar, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to każdy ten czy inny urzędujący burmistrz może wydać tak zwaną WZ-kę, do czego się odwoływał tutaj pan burmistrz w przypadku pana burmistrza Wysowskiego, i określając warunki zabudowy i rozpoczniemy całą procedurę uruchamiać, tak? I jest tak, że to jest, będzie, jest już wydana decyzja środowiskowa, która określa pewne warunki, to jest. Jest tak, jak powiedział pan burmistrz, że
teraz na podstawie tej decyzji i różnych uwarunkowań, muszę się napić, bo to faktycznie mało tlenu, przepraszam. Myślę, że na podstawie tej decyzji środowiskowej zostaną opracowane dokumenty i cała dokumentacja z wystąpieniem pozwolenia na budowę będzie od nowa procedowana i od nowa będą te warunki sprawdzane. Ale może na końcu się tak stać, że ta spalarnia powstanie, bo to jest decyzja indywidualnego inwestora, który ma taki zamiar albo nie ma takiego zamiaru. Ja tu nie będę panu burmistrzowi podpowiadał, nie będziemy wchodzić w spory, bo żeśmy już niejednokrotnie wchodzili w spory i to publiczne, na jakim etapie i kiedy można było inaczej procedować, w mojej ocenie nie tak. Każdy proceduje, jak uważa pan burmistrz, tak jak powiedział, jest urzędnikiem i musi postępować zgodnie z literą prawa. Proszę państwa, ja przypominam, że my żeśmy na wstępnym etapie, jak Veolia powiedziała o tym, że chce budować spalarnię, złożyli mieszkańcy w proteście 5000 podpisów w tej sprawie. Może to był ten czas, żeby wtedy podejmować zdecydowane kroki. W uzgodnieniu z prawnikami, jak to realizować. Posłuchać po prostu mieszkańców. Ten głos młodego pana, przepraszam, że pan tak mówi. Że młody. Nie, że ja tak się do pana zwracam. To jest apel taki, no, tak jak słyszałem, apel rozpaczy. No, pan nie chce czegoś takiego. Pan nie chce takiej technologii i nikt tu na sali pewnie nie chce. No to od czego my jesteśmy? Pan burmistrz, jeden, drugi, radni. No żeby spełniać wolę państwa. Żeby tak realizować i tak prowadzić wszystkie postępowania administracyjne zgodnie z prawem, żeby na końcu było tak, jak państwo chcecie. Może tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w sprawie? No. Pan tam jeszcze na końcu. Jest tam mikrofon gdzieś? A jest, to ja mam. Dobrze. Ja chciałem się odnieść do tej spalarni odpadów niebezpiecznych, o której pan burmistrz poruszył ten temat, bo wiem o tym, że firma, która to prowadzi, wystąpiła do gminy o rozbudowę tej spalarni. No i ja chciałem się zapytać, czy jakie będzie stanowisko burmistrza w tym temacie. No bo jeżeli mówimy o faktycznie o odpadach niebezpiecznych i przywołujemy się, że burmistrz Kosowski dał zgodę na tak szybko postawienie spalarni, to czy my jako gmina jesteśmy zainteresowani, żeby ta spalarnia była rozbudowana jeszcze mocniej i jakieś tam oddziaływanie większe na środowisko wpływa? Dziękuję. Ja króciutko, ja nie wiem nic o rozbudowie, natomiast rzeczywiście firma chce wymienić tą instalację, która jest w środku, na nowszą, no bo ona już jest trochę wyeksploatowana. To jest, jeśli się nie mylę, to jest spalarnia chyba do 5000 ton odpadów medycznych, a nie chcę wpaść w błąd, ale to chodzi o wymianę linii, tam nie będzie zgody na poszerzenie zakresu spalarni na pewno. No ja byłem tam na tym ostatnim, wtedy kiedy była... Miała być rozmowa o spalarni na Pogorskiej, kiedy pan burmistrz przyszedł i mówił, że nie będzie tego tematu, tylko będzie sprawa w piaskowni, to tak to było tłumaczone, że to będzie rozbudowa, że oni wystąpili o zwiększenie możliwości. To jest jeden temat, a drugi dotyczący tej Veoli, bo chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć, że jest to firma prywatna i ja mam informację, że oni nie mając pozwolenia na tą chwilę już spalają różnego rodzaju odpady, a wiem to od kierowców, którzy dowozili tam skóry, które były spalane i mało tego chciałem jako dowód mam, kiedyś jechałem w stronę miasta od Pogorzyc i nagrałem film, kiedy z komina wszedł tak czarny dym i smród z tego komina, a najlepszy dowód jest, jak on jest osmolony,
a niby w ciągu dnia nie ma żadnego, jest czyściutkie, tylko po prostu para z niego idzie. Więc ja się pytam, jak można zaufać takiej firmie, a jeszcze jeden mam dowód na to, że we Włoszech, bo przecież ta firma pracuje w całej Europie, a może i nawet poza, zakład został zamknięty, dlatego że nie przestrzegali norm, do których byli zobowiązani i Włosi zamknęli ich. Dziękuję bardzo. No proszę Państwa, mamy dowód następny na to, co może zrobić nam ta francuska firma, która wiemy, Francuzi tutaj wykorzystują nasze byłe kraje demoludów po to, jak jakieś kolonie, po to, żeby tutaj przestarzałe technologie wprowadzać i po prostu wyciągać od nas pieniądze. Ktoś jeszcze? O, pani tam, proszę. Tylko też bardzo proszę krótko. To ja się chciałam jeszcze tutaj odnieść do przedmówcy mojego a propos powstańców styczniowych i poprosić pana burmistrza, żeby doczytał zapis w studium obecnym, bo jest tam nie tylko przebudowa, ale i rozbudowa. Więc proszę sprawdzić, że taki zapis, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, jest. Nie dotyczy to więc tylko wymiany instalacji, ale też potencjalnej możliwości jej rozbudowy. To punkt pierwszy tutaj do tego, co pan mówił. Punkt drugi. Ja bym się nie czuła tutaj tak uspokojona tym, co pan burmistrz powiedział, że zapisał w studium nie ma spalarni, ale miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego projekt wielu z nas już widziało, wprost zawiera możliwość lokacji spalarni przy ulicy Pogorskiej. Są wpisane wszystkie kody na to pozwalające. No i wprost pan burmistrz też odrzucił nasze wnioski złożone do planu i ta spalarnia po prostu jest w tym planie wpisana. Więc proszę tutaj, chciałabym, żebyście państwo zwrócili uwagę i nie czuli się tak całkiem uspokojeni tym, że w studium nie ma tych zapisów, bo już w planie one są. Dziękuję. Kolejne pytanie jeszcze mam do pana burmistrza. Bo pan burmistrz de facto zadeklarował na spotkaniu Rady Osiedla Południe w zeszłym tygodniu, że jest przeciwnikiem spalarni przy Pogorskiej, ale nie podpisał się nam na liście sprzeciwu ostatnio. Chciałam zapytać teraz na forum, czy pan pisemnie się podpisze z imienia i nazwiska, że jest pan przeciwnikiem spalarni na Pogorskiej? A propos jeszcze pieniędzy, bo też pan poruszył ten temat, zapytałam na etapie wydawania decyzji środowiskowej, czy gmina zagwarantuje obniżki bądź utrzymanie jakiegoś poziomu opłat. Dostałam odpowiedź, że nie, że jest to poza gestią gminy, co jest w zasadzie oczywiste, bo jest to prywatny przedsiębiorca. Więc tutaj też proszę na jakieś obniżki nie liczyć. No i takie pytanie. No to akurat to nas nie dotyczy, bo mieszkamy w osiedlu, które nie korzysta z ciepłowni. Czy coś jeszcze? Bo... Tak z ciekawości tylko chciałam zapytać, czy w 2014 roku, czasem gdy przez 2 miesiące wydano pozwolenie na tamtą spalarnię, czy to czasem nie pan był wiceburmistrzem wówczas? Ale to nie wiem, pytam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie jest? Bo jeżeli nie ma, rozumiem, że pan burmistrz chce się odnieść. Drodzy Państwo, tak, oczywiście. W latach 2011-2014 byłem wiceburmistrzem odpowiedzialnym za edukację, sport i kulturę, więc podlegały mi instytucje kultury, podlegały mi wszystkie szkoły, tym się zajmowałem. Zajmowałem się kwestiami inwestycji ani spalania odpadów. Tą decyzję podejmował burmistrz Kosowski w 2 miesiące. Odnośnie planu, bo tutaj, Szanowni Państwo, musicie wiedzieć, że w jakim jesteśmy okresie. Jesteśmy w okresie kampanii wyborczej. Są tutaj moi konkurenci wybora, którzy próbują teraz na różnych zebraniach, bo i pan Krupnik, i pan Filipczak, i pan Kosowski, cała ta trójka to jest konkurencyjna lista do moich. Wiecie o tym przecież, tak? No, nie udawajmy, że tego nie wiemy. I czytacie, co, jak to wygląda. Spalarnia i Veolia, temat zakończył się w marcu ubiegłego roku. Jak to jest, że on teraz wrócił? Przecież nic się nie wydarzyło. Kompletnie nic nowego się nie wydarzyło. Wrócił, bo jest kampania wyborcza. Wrócił, bo jest kampania i ktoś próbuje niszczyć. Tutaj też pani córka kandydata, tak, też w wyborach. Tak. Panie burmistrzu, pan się miał odnieść tylko i wyłącznie do tego, a nie mówić tutaj o wyborach. Kto jest pana konkurentem? Kto jest pana konkurentem, to ludzie widzą, bo nasza wioska jest oblepiona głowami.
nie tylko mieszkańców, będę jeszcze o tym na końcu mówił, bo powiem kilka słów o wyborach, nie tylko naszymi mieszkańcami, ale cała plejada ludzi wisi na naszych ogrodzeniach, których nigdy w życiu na oczy nie widzieliśmy. A pan tutaj mówi, że jesteśmy przeciwnikami. No musi pan mieć jakichś przeciwników, to nie może być tak, jak gdzieś tam w gminie Babice, w Jankowicach mają Jody i zgłosił się jeden kandydat na radnego i de facto zostanie radny. No tutaj walczymy o głosy mieszkańców i proszę tutaj na razie nie poruszać spraw wyborczych, tylko odnieść się do spraw spalarni, bo chcemy uchwalić uchwałę i tyle. A potem jeszcze sobie porozmawiamy krótko na temat wyborów, ewentualnie. Dziękuję. Ja mam wrażenie, że my cały czas rozmawiamy tylko o kampanii, bo tak jak wspomniałem, nie wydarzyło się nic nowego, co wskazywałoby na to, że powinniśmy się o spalarni rozmawiać. Rozmawiamy z niej tylko przez wybory. Co więcej... Nie rozmawiamy do studium, które pan rozesłał do wszystkich sołtysów, do wszystkich przewodniczących, że jest wystawione studium i mamy po prostu wyrażać opinię. I w związku z tym ja pozwoliłem sobie ten punkt wprowadzić, a nie, że jest kampania. Pan już rok temu, jak uchwalaliśmy sprawę o oddaniu pomieszczeń dla wsi, pan krzyczał, o kampania się zaczęła, bo Krupnik nagle porusza sprawę budynku. No panie burmistrzu, dziękuję bardzo. W takim razie... Czy ja jeszcze... Aha, jeszcze pan się chciał... No to proszę, tylko upominam pana. Bardzo spokojnie, staram się być spokojny. I proszę konkretnie. I teraz, drodzy państwo, chcę wam pokazać te absurdy tutaj zarzutów stawianych przez moich konkurentów wyborczych, bo tutaj przed chwileczką pan Filipczak czy teraz pani mówiły mi o tym, że wydłużyłem procedurę, że dałem kolejne wyłożenie po to, żeby państwo mogli zabrać głos w sprawie chociażby tej spalarni, po to, żeby, chociaż studium nic o tym nie mówi, ale państwo możecie rzucić tam taki zapis, jaki chcecie, tak? My go przyjmiemy. I to jest zarzut do mnie, że daję państwu szansę się wypowiedzieć, no bo jeśli ktoś mi już w kampanii ten temat spalarni wyciąga, no to ja nie poddam pod dyskusję i głosowanie rady, tylko wracam do mieszkańców. Proszę bardzo, drodzy państwo, żeby nikt mi nie zarzucił, żeby państwo nie mieli szansy wypowiedzieć się w tej sprawie, więc nie chciałem, żeby ktoś mi czynił z tego tytułu zarzut, że ja państwu pozwalam zabrać głos w tej sprawie, bo to na wszystkich osiedlach każdy się może wypowiedzieć, każdy indywidualnie. Druga rzecz. Zarzut, że nad planem pracujemy 2 lata. Ja, drodzy państwo, przedstawiłem Radzie Miejskiej w Chrzanowie projekt zmiany planu dla osiedla Południe, który nie obejmował terenu spalarni, ponieważ nie było moją intencją mieszanie na terenie Weoli, tak? Nie było żadną moją intencją. Ja chcę na osiedlu Młodości zabezpieczyć tereny pod budownictwo wielorodzinne, pod rozbudowę osiedla, wokół ulicy Szarych Szeregów i ulicy Witosa, chcę wybudować nowe bloki mieszkalne. I taka była idea przedstawienia projektu zmiany planu, czy też utworzenia, przepraszam, planu Radzie Miejskiej. Natomiast radni sami większością głosów zdecydowali o tym, że poszerzamy teren tego planu o teren Weoli. To wydłużyło całą procedurę, bo to jest temat gorący. To jest temat, który się dobrze w kampanii grzeje, bo ludzie się boją i łatwo ludzi straszyć tym, że kolonizuje nas Francja, jak słyszeliśmy przed chwilą, tak? Więc łatwo to jest, to budzi emocje, drodzy państwo. I ja chcę, żebyście wiedzieli, że ja jestem osobą merytoryczną, osobą, która do tematu podchodzi bez emocji, spokojnie. Wszystko powiedziałem państwu szczerze. Z tymi radnymi tutaj głosowaliśmy za spalarnią na terenie Zakładu Górniczych Kruszowice, więc nie można straszyć ludzi, że to jest technologia, która zabija, bo że ktoś będzie miał krew na rękach, bo tutaj pan Filipczak popiera tutaj to sformułowanie, że ktoś będzie miał krew na rękach, bo tworzy warunki do tego, żeby powstała spalarnia, a w innym miejscu decyduje się, bo akurat jesteśmy w Pogorzycach, a nie w Ruszowicach. Ciekawe, żeby w Ruszowicach pan Andrzej Filipczak też tak łatwo to powiedział. Jest tutaj kandydat na radnego z Ruszowic, prawda, pan Wolny, więc myślę, że w Ruszowicach pan Andrzej mówiłby co innego niż tutaj. Ja mówię wszędzie to samo. Ja byłem u mieszkańców Ruszowic, kiedy tworzyłem plan, bo też 2,5 roku pracowaliśmy nad tamtym planem. Bo ja się nie boję takich inwestycji, czy tego typu instalacji. Natomiast też mówię państwu szczerze, że my zabezpieczyliśmy miejsce na terenie gminy, na którym taka instalacja może być realizowana, jeśli taka potrzeba zajdzie. Na dzisiaj, z drugiej strony, nie zrobiliśmy nic, żeby ona powstała. Mamy po prostu zabezpieczone miejsce. I jeszcze jedna rzecz.
różnica między studium a planem zagospodarowania przestrzennego, bo mówimy o tym, że pracujemy teraz na dwóch dokumentach dotyczących tego samego obszaru. Studium jest dokumentem strategicznym. Plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze studium. I teraz my musimy doprowadzić do tego, że pierwsze będziemy uchwalać studium. Bo jeśli w studium, drodzy Państwo, jak będą takie uwagi, jak na przykład na osiedlu młodości, żeby wprowadzić do studium zapis, który uniemożliwi realizację na terenach, ale to się powie, spalania odpadów i taki zapis wejdzie do studium, to nie będzie można zrobić planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi, bo będzie niezgodny ze studium, więc dlatego jest ważna ta kolejność. I nie możemy dopuścić do tego, żeby plan był głosowany najpierw. Najpierw musi być głosowany studium, bo jest dokumentem strategicznym i to plan musi być zgodny ze studium, a nie odwrotnie. Dobrze, no więc... co w tej chwili pracuje się nad tym studium odnośnie tej spalarni? Taki będzie zapis, że tam nie będzie mogła powstać? Nie, my pracujemy, my zaczęliśmy pracę na temat studium, ja byłem u Państwa i mówiłem dlaczego, że wpłynął wniosek żelatowej odnośnie ujawnienia złoża piasku. I to był powód, dla którego rozpoczęliśmy pracę nad studium, ale studium jest dokumentem, który obejmuje całą gminę. Więc jak już rozpoczęliśmy pracę nad studium, no to teraz na przykład Państwo możecie złożyć wniosek dotyczący tego, że nie chcecie spalania odpadów w innej części niż... Złożyliśmy ten wniosek, tylko pytanie jest, co potrzeba zrobić, żeby pan burmistrz i rada zapisała tam jednoznacznie, że tam nie powstanie możliwość spalania. Znaczy ja, drodzy Państwo, co ja potrzebuję? Może tak, ja potrzebuję od Państwa tych uchwał. Ja potrzebuję od Państwa tych uchwał. No to co Państwo... Ale 5 tysięcy wniosków... Plus nasza uchwała. Podpisy zbierane przeciwko inwestycji w Eoli, no to są przeciwko prywatnej inwestycji, tak? Natomiast my tutaj procedujemy to, co możemy. Procedujemy dokument, na który my mamy wpływ i w którym my możemy podjąć decyzję. I ja potrzebuję formalnie w procedurze planistycznej otrzymać od Państwa formalnie wniosek, może być od każdego oddzielnie, może być uchwała zebrania, które ja potem będę miał w papierach, tu mam proszę dokumenty. Ile tysięcy potrzeba tych? Nie potrzeba. To nie chodzi o tysiące. Chodzi o to, jak już Rada Osiedla podjęła, Państwo podejmiecie, będą inne wnioski, one też są, bo przecież też różnego rodzaju organizacje społeczne działają w tej sprawie, więc o to chodzi, tylko żebyśmy w procedurze planistycznej, teraz kiedy jest na to moment, mieli od Państwa te wnioski. Tyle, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo. To jest cała sprawa. Proszę Państwa, jeszcze tutaj pan Andrzej Adwocem. Ja też, no proszę Państwa, też bierzcie, bo pan burmistrz tu cały czas mówi o kampanii. Proszę też wziąć pod uwagę, że pan burmistrz mówi różne rzeczy, bo jest kampania. My nie wiemy, jak się zachowa po 7 kwietnia, jak zostanie burmistrzem i będzie miał większość w swojej radzie, jakie podejmą uchwały. Też nas zastanawia, czemu nie teraz było to procedowane przed wyborami. Może to też było. To są dylematy nie moje, panie burmistrzu, tylko ludzi, którzy do mnie zgłaszają. I tak samo z tym studium jeszcze raz będę z uporem maniaka mówił, że jeżeli Dolomity wystąpiły o ujawnienie złóż piasku, to ludzie też przychodzą. Ja nie wiem, ile w tym prawdy. Też mają domysły. A po co oni złożyli o to? A może komuś chcą furtkę otworzyć? A po co te tereny tam wokół ciepłowni, które są jakimiś tam prywatnymi terenami? Robi się tam drugi teren w tym planie, w tym studium, że tam jest właśnie możliwość powstania takich instalacji. To są pytania. I takich pytań, takich odpowiedzi chcemy. To są dylematy ludzi. Dlatego my tutaj dzisiaj, to co pan burmistrz mówi, podejmiemy uchwałę i w tej uchwale jest właśnie ten zapis, o którym pan burmistrz mówi. Dziwi mnie tylko, bo byłem też, proszę Państwa, na spotkaniu Rady Osiedlowej na południu. Ja bardzo Państwu dziękuję, bo u nas naprawdę jest spokojnie i fajnie ta rozmowa, przynajmniej w moim odczuciu. Nie ma tutaj krzyków, tam był rozgardiarz, wszyscy mówili naraz. No tak wszyscy chcieli coś powiedzieć, ale nie dziwmy się, bo głównie przecież zainteresowana jest tym tematem właśnie osiedle Południe, bo to przecież oni są najbliżej. Stella są, my tam, no też w jakimś tam założeniu. No więc tak to wygląda i za chwilę tą uchwałę będę chciał, żebyśmy podjęli, no bo widzę, że nam się troszeczkę przeludnia. Jeszcze pan Andrzej adwocem i bardzo proszę, panie Andrzeju, jeszcze pan Rafał chciał się odnieść. Bardzo dobrze i
Bardzo krótko. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie chcę Państwa męczyć. No jest kampania. Kampania jest permanentna. Kończy się jedna, zaczyna się druga, jest kampania. Dwa lata temu żeśmy rozpoczęli pracę. No to jak jesteśmy na etapie kampanii i mamy tu wyrzuty, że wszyscy kandydują, to ja będę tak grzeczny i nie pokażę innych kandydatów bezpośrednio związanych z burmistrzem. Kobiety opuszczam. Jest kampania. Tylko proszę Państwa, Panie Burmistrzu, jak się kończą argumenty do rzeczy ad rem, to się robi ad personam. I w ramach kampanii to Pan zaczął. Pan Filipczak, ja nie mówię o Maciaszek, nic, ja mówię o spalarni mówmy. O spalarni. I teraz odpowiem Panu jeszcze na jedno pytanie. Ja już to powiedziałem. Proszę Państwa, czy będzie jedna uwaga, czy tysiąc uwag, nad każdą będzie Rada głosować. Jeżeli je odrzuci, to studium będzie tak wykonane, że nowy projekt ewentualnie zakończony może przewidać spalanie. Powstanie tam spalarni. Ja nie uspokajałem, ja powiedziałem, jakie realia. Tam odezwała się pani, która nie kandyduje. Ani nikt z jej rodziny nie kandyduje. Pani jest ekspertem w tej sprawie, pani burmistrzu. Na jej pytania proszę odpowiedzieć. Nie słyszeliście Państwo, jak Pani powiedziała, że już jest i widziała opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest dokumentem wykonawczym do dokumentu, na którym pracujemy. I tam jest spalarnia. Niech Pan zostawi Filipczaka, nie wiem, Krupnika i pozostałych, Kosowski. Niech Pan się odniesie do spalarni. Naprawdę. Pani zadała konkretne pytanie. Jest ten miejscowy plan? Czy nie ma tego miejscowego planu? Będzie tam spalarnia, czy nie będzie spalarni? To jest. A potem Pan mówi, no spłyną do mnie dokumenty. No tak, spłyną do Pana dokumenty. Pan dokumenty radny przedłoży w formie uchwały, a na końcu radni zdecydują i będzie. Ja przedłożyłem, oni zdecydowali. Jeszcze tak muszę się odnieść do tego Pana. To tak brudne ręce, zakrwawione ręce. Przecież to nie o to chodzi. Gmina ma przygotowany inny teren na spalarnię. Zupełnie w innym miejscu. Panie burmistrzu, tu nie tylko chodzi o technologię. Nie tylko. Ale o miejsce, w którym ma być ta spalarnia. Tam jest zupełnie inne miejsce. Naprawdę, szkoda tutaj mieszkańcom zawracać głowę. Odnośmy się do kampanią, odnośmy się do rzeczy. Dziękuję. Przepraszam, czy pan się podpisze przeciwko spalarni, bo tej fali się pani... Jeszcze przepraszam bardzo, też właśnie zacząłem zadawać pytanie i wyszło mi z głowy. Ja jeszcze raz, chwileczkę proszę zaczekać, jeszcze raz tutaj, bo zacząłem, że na Radzie Osiedla Młodości byłem i słyszałem tam takie coś. Czy pan się podpisze pod tym, że nie chce pan spalarni. Pan uniknął tego tematu i dzisiaj również ta pani zadała to pytanie. Pan się ani raz do tego nie ustosunkował. Więc tylko jedno słowo. Czy pan podpisze takie coś, czy nie? Proszę tylko to powiedzieć. Dziękuję. Nie. Nie. No, wszystko na ten temat. Proszę, ale spokojnie. Panowie, kampania jest bardzo ładna. Wszystkim panom gratulujemy. Ale mieszkańcy mają głos, no, mogą sobie wybrać, kogo naprawdę chcą i kto będzie im odpowiadał. I tu kampania, niech się każdy zastanowi nad tą kampanią i niech każdy pomyśli, co zrobi i wtedy będzie wiedział, że kogo wybrał, to on tak zadecydował, taki głos oddał w tej radzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pani tam jeszcze, ale króciuteńkie pytanie, bo naprawdę... Ale bardzo krótko, proszę. Pan mnie chyba z kimś pomylił, tak jak już tutaj zostało wyjaśnione, nie jestem ani kandydatką, ani nic, moja rodzina nie kandyduje, więc to sobie wyjaśniliśmy. Ja jestem po prostu głosem przeciwników spalarni i zajmuję się tą sprawą od dłuższego czasu, działam w tym aktywnie, dlatego proszę mi tutaj nie zarzucać jakichś, nie wiem, wyborczych, dobrze? Chciałam tylko powiedzieć, że w takim razie potwierdził Pan, że Pana słowa nie są nic warte, bo zadeklarował Pan publicznie, na ostatnim zebraniu, że jest Pan przeciwnikiem spalarni w tej lokalizacji, ale jeżeli przychodzi co do czego, żeby Pan się pod tym podpisał, to Pan odmawia. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Jeszcze mogę, Panie Sołtysie? Czy Pan mi nie pozwoli odpowiedzieć?
Pan już odpowiedział na pytanie, że nie. Mogę odpowiedzieć, panie Sołtysie? Ale krótko. Szanowni państwo, jeszcze raz. Tak jak wszyscy radni obecni na tej sali, głosowałem za spalarnią. Tak jak pan Brożek, jak pan Filipczak głosowałem za, jak pan Misza. Wszyscy głosowaliśmy za. Od kiedy ma pan prawo głosu w Radzie Miejskiej? Kiedy ma pan prawo głosu? Panie Tomku, proszę nie krzyczeć. To niech przestanie kłamać. No, ładnie. Ładnie. Proszę, widzicie państwo, jak to wygląda. Także, szanowni państwo. Oczywiście zgadzam się z tym, panie burmistrzu. No. Szanowni państwo, sami wyciągniecie wnioski z tego, co słyszycie tutaj. Tak. Ja mówię szczerze, jak jest, ja się spalarni nie boję, jest spalarnia w planie. Ale my się boimy! Właśnie! Ale, my się boimy, ale, o to tu chodzi! Ale ma się pan liczyć z głosy mieszkańców Pogorzy! To my nie tylko Pogorzyc. Proszę państwa, proszę, żeby nasze emocje... Droga. Proszę pana! Ja decyduję, kto mówi. Bardzo proszę nie krzyczeć. Zachowajmy do końca. I ostatnie zdanie. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Przynieśmy uchwałę. Nie będę brał udziału w kampanii wyborczej dotyczącej spalarni. I tyle. Kropka. Odpowiem na wszystkie pytania, jakie państwo macie, ale naprawdę nie wciągajcie mnie, bo to jest wasza woda na młyn. Sobie wymyśliliście temat, mówię tutaj o jednym ugrupowaniu politycznym, które tutaj jest. Ktoś sobie wymyślił temat, że będzie w kampanii wyborczej straszył was spalarnią i próbuje mi się w to buturać. Ja w tym nie będę brał udziału, natomiast odpowiem na każde pytanie i mówię też szczerze. Ja przedstawiłem radnym projekt spalarni na terenie przy zakładach górniczych Trzewianka, został przegłosowany bez głosu przeciwnego. Więc nie można straszyć, jak teraz na przykład tutaj pan ma poklask ze strony radnego, który też głosował za. Czyli on co, tutaj panie Andrzeju, tutaj krew na rękach, a w Ruszowicach nie? Ale ja nie mówiłem o krwi. No, dziękuję. Naprawdę prowokacja jakaś. Proszę państwa, no zaczyna się ostro. Chciałbym, żebyśmy przegłosowali uchwałę. Ja tylko jako przewodniczący tego zebrania podsumuję. Ja nie rozumiem do końca. Pan burmistrz zaczął tutaj sprawy kampanijne. Pan burmistrz zaczął nam wytykać, że my tu robimy kampanię. Proszę państwa, no każdy temat jest ważny. Spalarnia jest ważna. Ja wiem, że pan Rafał jeszcze chciał chwilkę zabrać głos, ale ja w związku z tym... Mogą panie jeszcze chwilkę... Nie. Uchwała! Rozumiem. Proszę państwa, zanim dam panu Rafałowi głos, ja bardzo proszę, bo uciekają nam osoby, chciałbym, żebyśmy przegłosowali tą uchwałę. Bardzo poproszę o komisję strukturacyjną. Proponuję tutaj pana Adama, żeby wziął udział w tej komisji, pana Króla. Mogę policzyć po prostu głosy, jak będzie ten. Zgadzają się? Listy jednogłośnie i koniec. Nie, 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 no musimy policzyć, proszę państwa. Ale ja muszę odczytać tą uchwałę. No to niech pan czyta. Czyli komisja skrutacyjna to jest za przyjęciem tej komisji, ręka do góry. Nie, komisji skrutacyjnej. Dziękuję jednogłośnie. Kto się wstrzymał? Pan się nie zgadza. Czy pan nie chce być w tej komisji? Pan tylko miałby policzyć głosy. Dobrze, kto się zgłosi za pana? Niech się ktoś zgłosi. Krysia. Policzysz? Tylko do policzenia głosów. Dziękuję bardzo. Kto jest za? Dobrze, jeszcze pan Artur do tego. Proszę państwa, odczytam uchwałę. Ja wiem, że jesteśmy zmęczeni i to są proste sprawy. Uchwała numer 1 przez 24 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pogorzyce z dnia 17.03.24 w sprawie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów oraz prognozowo oddziaływania na środowisko oraz ponownego sprzeciwu wobec planu budowy spalarni frakcji odpadów komunalnych na podstawie paragrafu 11 statutu sołectwa i tak dalej. Zebranie Wiejskie Sołectwa Pogorzyce uchwala, paragraf 1, stanowisko Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pogorzyce 1. Nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek zapisy w projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów
umożliwiające budowę spalarni śmieci frakcji odpadów komunalnych, nazwanej Zakład Odzysku Energii z procesu termicznego przekształcenia frakcji energetycznych odpadów komunalnych w Szanowie przy ulicy Pogorskiej 36. 2. Wprowadzić we wszystkich odnośnych miejscach zmian studiów jednoznaczny zapis zakazujący w terenie numer 2 infrastruktura techniczna przetwarzania termicznego, to jest spalania odpadów komunalnych i przemysłowych, ich gromadzenia oraz przetwarzania w jakiejkolwiek formie, a także odzysku energii z tych źródeł. 3. Tereny AG infrastruktury technicznej, aktywności gospodarczej przyległe do ITC zmienić na AG3 z przeznaczeniem na wytwarzanie energii z OZE oraz wykluczeniem gromadzenia, przetwarzania termicznego, spalania odpadów komunalnych, przemysłowych, także odzysku energii z tych źródeł. Wykluczyć również powstanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, także rozbudowy już istniejących. Paragraf 2. Zobowiązuje się Sołtysa Sołectwa Pogorzyce do przekazania burmistrzowi miasta Szanowa stanowiska zebrania miejskiego Sołectwa Pogorzyce w sprawie zmiany studium. Uchwała wchodzi w życie z dniem, paragraf 3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnosimy rękę i tutaj Państwo policzyć się. Krysia nie jest mieszkańcem. Aha. Tylko mieszkańcy. Tylko mieszkańcy, Sołectwa. Jeszcze tutaj ja jestem. Nie wy. Ile mamy? Ile? 31 osób za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Jeden się wstrzymał. Proszę tam wpisać do protokołu. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta w zasadzie jednogłośnie. Jednomyślnie, po z jednym głosem wstrzymującym. Dziękuję Państwu. Oczywiście i protokół, i uchwały zostaną przekazane do Pana Burmistrza. Jeszcze chciał Pan Rafał się odnieść do sprawy. Bardzo proszę, króciutko też. Nie o wyborach. Znaczy, nie chciałem się odnosić do tego, ale skoro zostałem sprowokowany i przez Pana Burmistrza, oczywiście trwa kampania faktycznie wyborcza. I tak jak powiedział ktoś tutaj, ona trwa przez 5 lat i jeżeli działania były podejmowane takie, które mogą budzić wątpliwości co do powstania tej spalarni, a one budzą, to ja jako mieszkaniec gminy Chrzanów, osiedla Południe, również tak jak Państwo, jestem przeciw tej spalarni i podpiszę się pod każdym wnioskiem, który jest przeciwny temu przedsięwzięciu. Państwo, mamy bardzo złe doświadczenia z prywatnymi firmami śmieciowymi. Przypominam, że wysypisko w Balinie miało być, bo skoro tak już porównuję, Mercedesem, a okazało się trawantem i to takim, który swoimi odorami zatruwa i Chrzanów, i Balin, a i w Luszowicach pewnie czuć. Nie mamy dobrych doświadczeń z prywatnymi firmami, dlatego ludzie mają prawo czuć się zaniepokojeni i czują się, jak widać. Jak widać, jednogłośnie, z jednym głosem wstrzymującym, zebranie miejskie uchwaliło, że jest przeciwne budowie tej spalarni. Ja też jestem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zmierzamy do końca. Ostatni punkt, który chciałem poruszyć, to sprawa wyborów. 7 kwietnia będą wybory samorządowe. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że mamy dwóch kandydatów na burmistrza, których przedstawiłem. Będziemy wybierać radnych wojewódzkich, będziemy wybierać Radę Powiatu i będziemy wybierać Radę Miejską. Proszę Państwa, chciałem tylko podkreślić, że pierwszy raz w historii zdarzyło się nam, że mamy jednego kandydata do Rady Powiatu i mój apel patriotyczny, mamy okazję mieć w końcu radnego powiatowego. Zawsze było kilku kandydatów i nigdy nam się nie udało wprowadzić kandydata do powiatu. Mamy problemy z powiatem, mamy drogę powiatową i bardzo proszę o patriotyzm i poparcie kandydatury naszego mieszkańca, pana Zbigniewa Guguły, który dzisiaj nie dał rady przyjść.
wiemy z jakich względów no, rodzina się zjechała, jest solenizantem. Myślę... No to nie wiedziałem, że jest jeszcze pan Marek Kuchta, ale oczywiście no, jest to mieszkaniec Pogorzyc, jak mówię. Tak, no to jeszcze pan Marek Kuchta. Następna sprawa, mamy wybory, ale bardzo proszę o uwagę, mamy wybory do Rady Miejskiej. Ja tutaj nie chcę prowadzić kampanii, bo również w niej startuję, tylko przedstawię, że są tutaj, siedzą tutaj na sali przedstawiciele wszyscy. Mamy 5 mandatów do zgarnięcia w obwodzie wiejskim. Pogorzyce są razem z Luszowicami, Płazą i Balinem. Mamy 4 kandydatów, są 4 listy. Jest lista Prawa i Sprawiedliwości, jest lista Koalicji Obywatelskiej, jest lista Komitetu Pana Burmistrza Maciaszka i jest lista Wspólny Chrzanów. Na każdej z tych list jest przedstawiciel z naszej wioski. No co powiem? Powiem Państwu tak, jesteśmy najmniejszym sołectwem w okolicznym, nie liczę Źrebiec i Okradziejówki. Jakie są nasze szanse w wyborach? No kiepskie, ponieważ mamy najmniej mieszkańców, mamy tylko 1000 mieszkańców, Płaza ma około 3000, Balin około 2800, Luszowice też około 1600. 4 kandydatów, no może być ciężko, ja oczywiście jako sołtys chciałbym, żeby był ktoś radnym, nie będę wskazywał kto, no chciałbym, żeby był w ogóle. Bo oczywiście taki przedstawiciel jest potrzebny, aby pilnował naszych spraw. Proszę pamiętać, że radny to nie tylko ten, który będzie tutaj nam obiecywał, że będą, ktoś tam pięknie gdzieś napisał gruszki na wierzbie, tak? Ktoś to napisał, gdzieś tam czytałem, a chyba u pani Katarzyny. Bardzo dobrze, bo tu nie chodzi o to, żeby on się tutaj wychwalał, co zrobi. Zrobi, co zrobi. Głównym jego zadaniem to jest kontrola władzy wykonawczej, czyli burmistrza, którego wybierzemy. To jest podstawowa rola radnego i uchwalania oczywiście budżetu, pilnowania finansów. Organ kontrolny, rada to jest organ kontrolny. A oczywiście, jeżeli coś się uda zrobić dla mieszkańców, to bardzo dobrze, ale oczywiście też proszę pamiętać, że taki radny no, ma dbać o całą gminę, niekoniecznie tylko o sołectwo. No ale wiemy, jak to wygląda, że zawsze tam koszula bliższa ciału, tak? Czyli jak ktoś jest od nas z rady. Więc jaka moja podpowiedź? Proszę Państwa, żebyśmy mieli radnego, to zachowajmy patriotyzm. Jest nas mało, oddajmy głosy na mieszkańców Pogorzyc. W ostatnich wyborach prawie 200 głosów na 600 uczestniczących, 200 głosów poszło na obcych kandydatów. No akurat mieliśmy szczęście i się udało. Druga rzecz, którą należałoby zrobić, to wysoka frekwencja. My możemy powalczyć z innymi miejscowościami wysoką frekwencją. No, jeżeli będziemy mieć małą frekwencję, no to oczywiście nic z tego nie będzie. Natomiast no, trzecia, no też macie Państwo do wyboru. Popatrzcie, kto Wam odpowiada. No też popatrzcie, jakie kto ma szanse na swoich listach, bo wiecie, że system DONT jest trochę taki nie za bardzo sprawiedliwy i żeby ten mandat dostać, to każdy kandydat na tej swojej liście musi zająć albo pierwsze miejsce, ewentualnie drugie, no bo więcej nie spodziewamy się, aby jakakolwiek lista dostała, że dostanie 3 mandaty. Góra 2 mandaty, reszta po jednym, może być scenariusz 2 mandaty, 2 i 1 i ktoś nic. No więc to już sami przeanalizujcie, ja nie chcę tutaj naprawdę wskazywać, tylko przedstawię. Myślę, że Państwo radni mi kandydaci na radnych mi pozwolicie. Kandyduje ponownie pani Zdzisława Musiał z Komitetu Koalicja Obywatelska. Kandyduje pani Katarzyna Zielińska z Komitetu pana burmistrza Maciaszka. Pani Ewa Jurkiewicz, nie przekręciłem, z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. No i moja skromna osoba z Komitetu Wspólny Chrzanów. I na tym kampanię wyborczą zakończymy, żeby było sprawiedliwie, żeby nie było, że ja tutaj próbuję w jakiś sposób wykorzystywać to z racji tego, że jestem sołtysem. Jeżeli nie ma więcej spraw, dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję wszystkim tym,
którzy do końca tutaj byli, za wytrwałość i dziękuję za to, że to spotkanie odbyło się w takim dosyć kulturalnym. Dziękuję. Jeszcze raz.